technik przetwórstwa mleczarskiego. Technik przetwórstwa mleczarskiego zajmuje się organizacją procesu wytwarzania wyrobów mleczarskich, ich produkcją i magazynowaniem przy użyciu maszyn i urządzeń. W procesie kształcenia zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu właściwej oceny jakościowej wyrobów, sporządzania nowych receptur oraz modyfikowania już istniejących. Technik przetwórstwa mleczarskiego dobiera i przygotowuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów mleczarskich. Planuje, przygotowuje i prowadzi produkcję wyrobów mleczarskich zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi produkcji wyrobów spożywczych. Obsługuje maszyny i urządzenia, środki transportu wewnętrznego, aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w produkcji wyrobów spożywczych. Monitoruje i podejmuje działania korygujące w procesie produkcji wyrobów mleczarskich pod kątem zgodności z systemami zarządzania jakością. Posługuje się dokumentacją techniczno-technologiczną i normami w produkcji wyrobów spożywczych. Wykonuje badania fizyko-chemiczne surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów mleczarskich. Planuje zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych przemysłu mleczarskiego. Wspomlek, od kiedy pamiętam, inwestował w kształcenie młodych ludzi. Przykładem niech będzie nasza współpraca z Technikum imienia Wincentego Witosa w Woli Osobińskiej. Wspólnie tworzymy kierunek technik przetwórstwa mleczarskiego. Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk w zakładzie w Radzyniu Podlaskim pod okiem profesjonalistów, gdzie nabywają unikalną wiedzę praktyczną. Dla najlepszych uczniów fundujemy również stypendia. Chciałem nadmienić, że nasza branża w kontekście całej Europy jest bardzo silna i mocna, dodatkowo bardzo dynamicznie rozwijająca się, co dodatkowo daje uczniom perspektywę późniejszej, ciekawej pracy. Zdaję sobie sprawę, że młodym ludziom bardzo trudno jest podjąć decyzję co do swojej ścieżki zawodowej. Niemniej jednak kierunek mleczarski daje bardzo ciekawą perspektywę w kontekście znalezienia ciekawej, rozwijającej, stabilnej i dobrze opłacanej pracy. Zachęcam do wzięcia udziału w rekrutacji. Po ukończeniu szkoły absolwent może podjąć pracę w zakładach gastronomicznych, kuchni molekularnej, firmach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności, w zakładach przetwórstwa spożywczego, w działach produkcyjnym, zaopatrzenia, kontraktacji, kontroli jakości surowców i żywności, w laboratorium analitycznym, w prywatnych gospodarstwach mleczarskich lub też we własnej firmie w branży spożywczej.